cieszę się, że jestem tutaj w Opolu, to zawsze jest, zawsze jestem tutaj jak u siebie. A w kampanii wyborczej wspierając dobrych, najlepszych kandydatów. Czy to jest kampania samorządowa, czy to jest kampania europejska, czy parlamentarna do Sejmu i do Senatu, to wiem, że ta drużyna, opolska drużyna, drużyna na piątkę, jak mówi marszałek Buła, to jest drużyna jutra. To jest ekipa, to są ludzie, którzy mają bardzo dobre osiągnięcia, dokonania, świetne życiorysy, ale mają też ogromne przekonanie, że warto walczyć dla Opola, dla Opolszczyzny, warto ją dobrze reprezentować, wszędzie tam, gdzie można. Ci ludzie, którzy tutaj razem stoją, będą ją reprezentować w polskim parlamencie, w Sejmie i w Senacie. I to jest ważne, bo przecież nikt, tak jak Państwo, nie pamiętacie tego, tej walki o Opolszczyznę, o województwo opolskie, jak ważne mieć dobrą reprezentację w Sejmie i w Senacie, ale jak ważne jest mieć dobrych przyjaciół. Ja zawsze się, znaczy nie muszę się deklarować, że jestem przyjacielem Opola, ale na pewno Opolan i zawsze będę tę dobrą opolską reprezentację w polskim parlamencie wspierał. Nie ma dzisiaj z nami Witolda Zębaczyńskiego ze względów rodzinnych i nie może być, ale jest liderem tej listy jestem przekonany, że często i bardzo intensywnie będzie z Państwem widział się i rozmawiał w czasie tej kampanii. Numer dwa na liście to Tomasz Kostuś, parlamentarzysta, dobra twarz Opola i dobra dusza opolska w polskim Sejmie. Współpracujemy od lat i wiem, że będzie bardzo intensywnie pracował także na rzecz Opola w przyszłej kadencji. Ta lista, tak jak powiedziałem, oprócz Tomasza Kostusia są także inni parlamentarzyści. Jest Ryszard Wilczyński z nieodległego Namysłowa, ale osoba, która bardzo zaangażowana jest w gabinecie cieni, pracuje na rzecz polskiego rolnictwa, programu rolnego, ale też bardzo doświadczony, zaangażowany samorządowiec. Jest Rajmund Miller z Nysy, który daje gwarancję rzetelnej pracy w Komisji Zdrowia, ale także tak naprawdę dobrze reprezentuje okręg nyski, tę część województwa, która jest bardzo ważna dla całej Opolszczyzny, a głos stamtąd płynący zawsze musi być wysłuchany. Jest także i wiele, niech będę wymieniał, nie będę zastępował pana przewodniczącego regionu. Powiem jeszcze o samorządowcach, o Elżbiecie Bień, radnej Rady Miasta Opola z wielkim doświadczeniem i zaangażowaniem w pracę społeczną, nie tylko w Szczepanowicach czy za Odrą, ale także w całym mieście. Chcę także powiedzieć o jednej osobie, której wkład do miejsca czy do budowy pozycji Opola i Opolszczyzny jest bardzo, bardzo ważny i nie do przecenienia. To była eurodeputowana posłanka Danuta Jazłowiecka. Dzisiaj jest z nami i jestem dumny, że będą Państwo mogli w wyborach senackich głosować na nią tutaj w Opolu, wybierać bardzo dobrą osobę z ogromnym doświadczeniem, której to właśnie doświadczenie parlamentarne, samorządowe, ale przede wszystkim europejskie będziemy dobrze wykorzystywać w polskim Senacie. Senat to izba nie tylko wyższa, ale izba, która przez pakt senacki i zbudowanie współpracy między ugrupowaniami opozycyjnymi daje nam ogromną szansę na to, żeby móc kontrolować Sejm, jego legislację, nieprzemyślane pomysły, czy też po prostu, mówiąc zupełnie wprost, błędy. Zawsze tak było, a jestem przekonany, że w tej zbliżającej się kadencji ta praca i to wyzwanie dla polskiego Senatu będzie jeszcze bardziej intensywne, bardziej intensywne.